Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę, że w pierwszą rocznicę moich święceń kapłańskich mogę sprawować mszę świętą wszechczasów już po raz trzeci w tej świątyni. Jest to msza, która doskonale odpowiada właśnie duchowi powołania kapłańskiego, kapłaństwu ustanowionemu przez naszego Pana. I nad tym wspaniałym darem chciałbym, żebyśmy dzisiaj krótko się zastanowili. Katolickie kapłaństwo nie jest jakimś pobożnym dodatkiem do naszej wiary. Mało tego, kapłani są nam potrzebni, żebyśmy mogli przyjmować sakramenty, które są konieczne do zbawienia. Gdyby nie katolickie kapłaństwo, łaska sakramentalna ustałaby w świecie, a lud Boży zostałby rozszarpany przez wilki. Bez ofiary i kapłaństwa nie byłoby naszej religii i nie byłoby Kościoła katolickiego. Współcześnie popularne stały się różne poglądy, nawet protestanckie, o kapłaństwie powszechnym, którzy chcą dowieść, że wszyscy ludzie są kapłanami, deprecjonując tym samym rolę sakramentalnego kapłaństwa i ofiary, którą dla tej misji ponoszą kapłani, jak celibat, wyrzeczenie się świeckiego stylu życia, noszenie sutanny i wiele innych. I w tej perspektywie nie miałoby to żadnej wartości. To prawda, że sam święty Piotr nazwał wszystkich wiernych królewskim kapłaństwem. Ale w takim samym znaczeniu każdy jest kapłanem, jakim jest królem. To znaczy w sensie duchowym i przenośnym, a nie sakramentalnym. Bezpośrednio po mszy świętej, w czasie której przyjąłem święcenia dokładnie rok temu, niedaleko stąd, bo w Bazylice Mariackiej, zostałem zapytany, co to dla mnie oznacza. I bez wahania powiedziałem, że jest to wejście na drogę krzyżową. Stając się Alter Christus, mam za zadanie wypełnić tę samą misję, włączając się w ofiarę Chrystusa za zbawienie ludzkości. I rzeczywiście dusza kapłana musi być mistycznie złączona z Bogiem, a dokonuje się to przez cierpienie przyjęte z miłości do Boga i ludu Bożego. W czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił kapłanów, żeby składali najświętszą ofiarę w celu zbawienia ludzkości. Po zmartwychwstaniu, jak wiemy, nadał im władzę odpuszczania grzechów. I to właśnie władza przeistaczania i władza rozgrzeszania stanowią samą istotę władzy kapłańskiej. Sakrament święceń kapłańskich stwarza na duszy niezniszczalne znamie, znamie pośredniczenia między Bogiem a ludźmi. Dlatego pierwszym celem sakramentalnego kapłaństwa jest zbawienie wiernych. Dlatego moim zawołaniem z mszy świętej prymicyjnej jest sentencja Salus Animarum Suprema Lex, czyli zbawienie dusz jest najwyższym prawem. Dlatego kapłan ma bezwzględny obowiązek uświęcania w pierwszej kolejności samego siebie, żeby mógł skutecznie pomagać w uświęcaniu ludu Bożego. Drodzy wierni, mając to na uwadze, chyba wszyscy z niezwykłym przejęciem zdajemy sobie sprawę, jak niebezpieczne dla katolickiego kapłaństwa są różne współczesne prądy myślowe na czele z potępioną przez Kościół herezją modernizmu. To właśnie ona zniekształca wszystkie niemal dogmaty naszej wiary, stawiając w centrum religii człowieka. Wiernych wypukała z katolickiego myślenia i patrzenia na świat, a kapłanów z ofiarników uczyniła działaczami społecznymi. Niepotrzebni są przecież kolejni przebojowi działacze społeczni, ale święci kapłani, bo tylko prawdziwie święci kapłani będą mogli uprosić u Boga łaskę nawrócenia grzeszników i staną się prawdziwymi przywódcami ludu Bożego. Właśnie w tym wielkim czasie ogromnego zamętu. Nowy porządek świata, który tworzony jest na naszych oczach, stanowi zapowiedź próby, w obliczu której się znajdujemy. Jak ważne jest, żeby owczarnia miała w tym czasie Bożych pasterzy. I w tej nowej rzeczywistości
Jak dobrze widzimy, nie ma miejsca dla niczego, co katolickie, dla katolickiego kapłaństwa ofiarniczego. Nie ma miejsca dla katolickiej mszy świętej, dla katolickiej rodziny, dla praktykowania i uczenia cnót katolickich, dla katolickich dogmatów, czy dla katolickiej eschatologii, bo myśl o sądzie Bożym, o karze i piekle powodują właśnie diabelski skowyt coraz większych rzesz żyjących z rozkoszą w stanie grzechu śmiertelnego. Umiłowali grzech i to, co proponuje szatan, dlatego znienawidzili prawdę o Bogu, którą głosił Kościół katolicki i jego kapłani. I ten wielki bunt naszych czasów przeciw Bogu, który nabiera na sile, tak jak w swej istocie jest niezwykle zuchwały i obrzydliwy, tak spotka się prędzej czy później z Bożą karą. I w środku tego zamętu i zepsucia w świecie Pan Bóg stawia swoich kapłanów, którzy z jednej strony musimy mierzyć się z nienawiścią świata, a z drugiej ratować ludzi, którym posługujemy, a którzy często w różnych częściach naszej archidiecezji, w różnych parafiach już sami nie wiedzą, w jakie prawdy wierzymy. I chyba jak nigdy wcześniej musi zabrzmieć dzisiaj misja prorocka katolickiego kapłaństwa. Wzywać ludzi do nawrócenia, bo tylko nawrócony grzesznik wejdzie do Królestwa Bożego. Jak wiemy, codziennie na świecie umiera ponad 150 tysięcy ludzi. Gdzie idą ich dusze? I nie ma tu znaczenia, że nie wierzyli, że posiadają nieśmiertelną duszę. Wyjścia są tylko dwa: niebo albo piekło. I to właśnie świadomość realnej możliwości potępienia musi motywować kapłanów do walki o ratowanie jak największej liczby dusz. Ale również głoszenie nadziei osiągnięcia nieba jest siłą przekazywaną przez kapłanów, aby wierni mogli zwycięsko przejść przez to życie. Mimo że świat żyje w wielkim zakłamaniu, to jednak nie ma wątpliwości, że dusze ludzkie są zgłodniałe prawdy. Dlatego głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który pokazał nam, że przez cierpienie przyjdzie nam wchodzić do nieba. Można pomyśleć, że to szaleństwo głosić konieczność nawrócenia i porzucenia grzechów światu, który nie wierzy w Boga, albo stworzył już sobie swoją własną wersję Pana Boga i chrześcijaństwa na swój obraz i podobieństwo. Światu, który uważa, że nie ma grzechu czy stanu łaski uświęcającej. Jest to z całą pewnością heroizm. Pan Jezus, mówiąc o pasterskiej misji kapłańskiej, wskazywał jako główne zadanie obronę stada przed wilkami, bronić wiernych przed błędami i herezjami, potępiać fałsz i głosić prawdę, nazywać dobro dobrem, a zło złem. I skoro was, drodzy wierni, z całą pewnością napełnia troska o Kościół, każdy niepotępiony błąd, każdy słaby człowiek, którzy, tak jak widziała w swojej wizji błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, często niszczą i burzą gmach Kościoła Chrystusowego, to pomyślcie, jakim bólem napełnia to serca kapłanów, kochających szczerze Boga, pragnących ratować dusze biednych grzeszników, pragnących sprawować katolicką mszę świętą i sakramenty, pragnących potępiać błędy i głosić zdrową katolicką doktrynę. I ostatnią cechą wyróżniającą katolickiego kapłana musi być miłość Matki Najświętszej, która jest matką kapłanów i wychowawczynią powołań kapłańskich. To ona może wyprosić łaskę świętości i doprowadzić do prawdziwie katolickiego kapłaństwa każdego, kto ją kocha, i uczynić tych wybranych synów kapłanami według serca Jezusowego. Boże, daj nam kapłanom, błagamy Cię, łaskę świętości, żeby uratować z tego świata jak największą liczbę dusz, za którą przelałeś swoją przenajświętszą krew. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.